Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce kształtować będzie układ wyżowy znad Skandynawii. Do naszego kraju napływają masy bardzo ciepłego i suchego powietrza z północy Afryki. Dziś wieczorem i w pierwszej części nocy najwięcej pogodnego i bezchmurnego nieba będzie na wschodzie, a także w części południowo-zachodniej. Natomiast nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie umiarkowane i z czasem może wzrastać do dużego. Na termometrach w nocy najcieplej na zachodzie, tam od 15 do 17 stopni, w centrum od 12 do 15 i najchłodniej na wschodzie, tutaj od 10 do maksymalnie 12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Jutro do południa na ogół w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale po południu nieco więcej chmur zbierze się na północy, na wschodzie, a także na południu Polski. W Sudetach i na Podhalu możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Na termometrach przyjemna temperatura na wybrzeżu i na wschodzie, tam od 21 do 24 stopni, ale im bliżej zachodu, tym cieplej, a wręcz upalniej, bo tam od 28 do nawet 30 stopni. Dziś wieczorem i w pierwszej części nocy na Kujawach i na Pomorzu zachmurzenie będzie małe lub zupełnie bezchmurnie, ale z biegiem nocy tych chmur może nieco przybywać. Na termometrach o poranku od 13 do maksymalnie 15 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Jutro na Kujawach i na Pomorzu przez cały dzień zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Na termometrach w ciągu dnia od 26 do nawet 28 stopni, więc cały czas wysoka temperatura. Na barometrach teraz spadek ciśnienia, jutro 1008 hektopaskali. Spójrzmy, jak będzie wyglądać weekend. W piątek zachmurzenie umiarkowane i małe, w nocy na termometrach około 15 stopni, w ciągu dnia od 26 do 27 stopni. W sobotę zachmurzenie małe lub zupełnie bezchmurnie, w nocy od 15 do 16 stopni, w ciągu dnia od 25 do 27 stopni. W niedzielę kontynuacja bezchmurnej pogody, w nocy od 15 do 16 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 26 do 27 stopni. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.